za druk numer 4, pan Marcel, proszę się. Druk numer 4, proszę Państwa, w sprawie przeniesienia ogródka Jordanowskiego w jednostce pożytku ciała. Ja pominę podstawę prawną, paragraf 1. W związku z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa numer 3470/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ulicy Bożego Ciała, pozostającej w trwałym zarządzie wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej, wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o wyznaczenie innej lokalizacji dla ogródka Jordanowskiego zlokalizowanego na przedmiotowej działce. Przeniesienie go na teren wyznaczony ulicami Bidla, Krakowską, Podgórską i Starowiczną. W zasadzie jest integralną częścią uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W zasadzie na terenie śródmieścia Krakowa, a w szczególności na wskazanym kwartale, zgłoszonej do drugiej deficyt miejsc przeznaczonych dla rekreacji małych dzieci i młodszej młodzieży. Proszę Państwa, ja parę słów powiem może tytułem wprowadzenia czy jakieś naświetlenia sytuacji, bo na poprzedniej sesji w podobnej treści uchwała z mojego wniosku została wycofana. Proszę Państwa, no wydaje się, że ogródek Jordanowski przy Bożego Ciała, jego los został już jakby przesądzony. Ja zabiegam o to, żeby ten miejsce rekreacji nie zniknęło z tego kwartału ulic. Dzisiaj odbyłem dość długą... Ja przeszkadzam może komuś z Państwa? Ja dzisiaj odbyłem dość długą rozmowę z panią Ziębą i no, czynimy pewne starania, aczkolwiek dzieje się to trochę wbrew, nie wiem, woli konserwatora, bo w pierwszym odruchu otrzymaliśmy decyzję negatywną, żeby jakieś bardzo proste urządzenia zabawowe znalazły się na tyłach synagogi, tam gdzie są fragmenty muru ogromnego. Pani Ziemba stwierdziła, że w tej chwili dostała ofertę jakichś takich urządzeń właśnie przypominających stary zamek i tak dalej. Mam obietnicę, że zostanie spotkanie zorganizowane chyba pod koniec stycznia z udziałem, nie wiem, no, wszystkich zainteresowanych decyzyjnych, to znaczy i konserwatora, i plastyka miejskiego, i przedstawicieli Muzeum Miasta Krakowa, ponieważ ten teren został jakby, to znaczy to na odbiorze obelisku dowiedzieliśmy się, że teren zostanie w zarząd muzeum przekazany, więc być może to się będzie jakoś nakładało z pewnymi programami edukacyjnymi, które teraz są w modzie i które muzea robią. Ja robię wszystko, żeby jakieś elementy zabawowe w tej części miasta jakby pozostały. Stąd taka uchwała, która no jest jakąś pewną uchwałą intencyjną, otwierającą również drogę ku temu. Będzie też no, zaraz następna uchwała w podobnej sprawie, ale dotycząca czegoś innego. To przepraszam, Muzeum Inżynierii Miejskiej, tak? Proszę. Muzeum Inżynierii Miejskiej. Nie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. To jest na działkracie, gdzie tego było się rozwalił, nie było wiadomo, kto ma go remontować, teraz już wiadomo. Dziękuję za zdanie. Bardzo dobrze, że tutaj komisja prosi o wskazanie tego miejsca, nie sama wskazuje. Bo jakbyśmy wskazywali, to zawsze byśmy mieli, że się tam nie da. Więc niech lepiej ktoś wskaże. Bardzo dobry taktycznie zapis. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze ma do powiedzenia coś? Tak. No więc ja chciałem się jeden do jedna, czy ja byłem na tej komisji, zadawałem to pytanie, niespecjalnie uzyskałem, to znaczy, no jak to powiedzieć, no w ostatnich wywiadach niespecjalnie uzyskałem odpowiedź, więc do referenta chciałem się go jeszcze raz publicznie zapytać, no bo ja zgłosiłem wątpliwość, no prostą, no między Wikla, Krakowską, Podgórską a Starowiczną nie ma miejsca, które by należało do gminy, z tego co ja wiem. Wydaje mi się, że akurat jestem w miarę przyzwoicie poinformowany. Jeszcze przed sesją poprosiłem mnie, napisałem maila do ZIKIT-u, dostałem też odpowiedź na maila, że takiego miejsca no, w gruncie rzeczy nie ma, no na brak zabaw. Byłoby ewentualnie to, co podnosił pan Balcewicz, ale to się konserwator nie zgodził, tam przy Bóżnicy, tam gdzie jest muzeum z drugiej strony. Tam jest plac i teoretycznie, ale no mówię, takiego miejsca, żeby tego
zamontować, nie za bardzo jest, więc jest... Tylko tyle, no, dziękuję, no. No to właśnie to, to konserwator się nie godził, nie? Ale czy ktoś jeszcze? Proszę? Ktoś jeszcze z Państwa? Nie, nikt. W takim razie głosujemy, kto jest za przyjęcie projektu. To znaczy, ja chcę wyjaśnić sprawę, panie Krzysztofie, troszkę chyba pan niestarannie słuchał to, co ja mówię. Ja oczywiście mam tego świadomość i to, co pan przewodniczący powiedział. My mamy na myśli miejsce, to oczywiście w pierwszym odruchu dostaliśmy negata. Ale z obeliskiem przy synagodze też było tak, że w pierwszym odruchu dostaliśmy pismo z IPN, że nic się nie da ustalić. Nagle się okazało, że się da ustalić 18 nazwisk bezspornych, że da się to odkuć, że da się to zrobić. Więc no, kropla drąży skałę nie swoją siłą, ale konsekwencją. I tak jak mówię, gdyby nie rozmowa, która dotyczyła zupełnie czegoś innego, a sama pani Ziemba dziś powiedziała, że dostała fajne projekty, fajnych urządzeń zabawowych i to by tam pasowało. Więc stąd, tak jak tłumaczyłem, mam obiecane, że z końcem stycznia po prostu z inicjatywy pani Ziemby, czyli z IKIT-u, zostanie zorganizowane spotkanie, na które zostaną doproszeni wszyscy decydenci i święci i być może coś ustalimy w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję Jacku. Proszę Państwa, kto jest za przyjęcie projektu uchwały? 15 osób jest za przyjęcie projektu. Proszę Państwa, przeciw? 16. Kto jest Państwa przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 16, 0, 0.